też takich, powiedzmy, figur, których się boję, ale jedną z nich pamiętam szczególnie mocno. Jest to figura, która była najlepiej chyba wyrażona, albo może najwcześniej ją poznałem. Była wyrażona w takim filmie Saturn 3. Był taki robot, który się nazywał Hector i jak to w większości filmów tam lat 70-tych, 80-tych, te roboty najpierw były bardzo ludziom oddane, a potem w pewnym momencie się buntowały i tych ludzi chciały zabić. Więc ten film obejrzany przeze mnie, jak, nie wiem, miałem może z 8-10 lat, zrobił takie wrażenie, że rzeczywiście ten Hector śnił mi się po nocach, jego takie żarówki miał chyba zamiast oczu. Był taki humanoidalny, ale był bardzo groźny. Pamiętam, że to był mój strach, który się przerodził w coś takiego, że miałem serię snów, które dotyczyły właśnie takiego lęku przyszłości, takiej ztechnicyzowanej przyszłości i że w tym technicznym świecie szereg maszyn będzie właśnie ludzi jakoś gnębiła. No to jest taki wątek w ogóle w historii horroru dosyć chyba istotny nawet, więc myślę, że to nie jest, że nie jestem jakoś odosobniony w tym lęku. Ale faktem jest, że dosyć długo mnie to trzymało i nawet do dzisiaj mam takie momenty lęku, które są zresztą podsycane cały czas niektórymi na przykład filmami z cyklu Black Mirror, albo no w ogóle Spielberg się uwielbia takimi rzeczami właśnie posługiwać, tym naszym lękiem przed tym kolejną generacją człowieka, jakby takim człowiekiem, który jest skrzyżowaniem człowieka i maszyny. I no, to jest właśnie ten mój potwór.